Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Tak więc w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o MacBooku Pro, którego kupiłem jakieś 3 miesiące temu za 1200 zł. I generalnie sprzęty Apple to jest temat rzeka. Niektórzy je kochają, inni znowu nienawidzą. I z mojego doświadczenia prawda leży gdzieś tutaj po środku, o czym postaram się Wam opowiedzieć w tym materiale. Jednak dla wygody podzieliłem Wam ten materiał na 4 części, tak żeby każdy z Was mógł sobie znaleźć coś dla siebie. 1200 zł za laptop w aluminiowej obudowie i piątką trzeciej generacji, po moich drobnych upgrade'ach z wsadzonym dyskiem SSD oraz 8 GB pamięci RAM. I powiem Wam, za tak niewielką kwotę komputer, który na pewno pod względem jakości, a także pod względem działania, na pewno poskłada niejednego marketowego kompa w podobnej cenie. Moim zdaniem ten laptop wygląda bardzo, bardzo elegancko, nawet jak na swój wiek. Jest to model z 2012 roku. Poza tymi dość grubymi ramkami wokół ekranu, myślę, że prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o porty, no bez szaleństwa, ale całkiem sporo ich znajdziemy. No, na pewno więcej niż w nowych MacBookach. Mamy tutaj kolejno MagSafe do ładowania, Ethernet, FireWire 800, DisplayPort oraz Thunderbolt 2, dwa USB typu A, bardzo przydatny czytnik kart pamięci oraz jacka słuchawkowego. Z fajnych bajerów znajdziemy tutaj także przycisk, który po wciśnięciu informuje nas, w jakim stopniu naładowana jest bateria. Natomiast z prawej strony znajdziemy tylko szczelinowy napęd na płyty. Wiecie, gdyby ktoś z Was jeszcze używał takiego archaicznego nośnika. Oczywiście nabijam się tutaj, ponieważ zdaję sobie sprawę, że są osoby, które z napędu korzystają. Jednakże tutaj przy okazji tego napędu chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie ten napęd wydaje z siebie okropne dźwięki. Aż mnie ciarki przechodzą. Słuchajcie, to nie jest wada techniczna, bo tak się składa, że w moim starym MacBooku Pro z 2008 roku napęd wydawał dokładnie takie same dźwięki. Na tyle znajduje się oczywiście świecące jabłko, które osobiście mi bardzo się podobało. Natomiast w środku po podniesieniu klapy ukazuje nam się bardzo fajna klawiatura, która może ma troszeczkę mniejszy skok klawiszy niż bym sobie tego życzył, jednakże pisanie na niej sprawia przyjemność i generalnie w klawisze trafia się bardzo łatwo. Układ jest dobry. Na plus również to, że klawiatura jest podświetlana i automatycznie od tego, czy znajdujemy się w pomieszczeniu ciemnym czy jasnym, podświetlenie się aktywuje. Fajny jest również duży, duży touchpad, który ma bardzo fajną powierzchnię i przede wszystkim jest bardzo, bardzo precyzyjny, co nie zawsze niestety w touchpadach się zdarza. Na plus również to, że touchpad jest klikalny, możemy go kliknąć. Warto jednak zaznaczyć, że w Macach znajduje się tylko lewy przycisk, tak jakby nie mamy dwóch przycisków na touchpadzie, aby wykonać tak zwany prawy klik, musimy tapnąć touchpad dwoma palcami. Ekran to 13-calowa matryca o rozdzielczości 1280x800. Co do samej matrycy, kolory ma naprawdę w porządku, z tym, że no niestety, rozdzielczość 1280x800 na 13-calowym ekranie, no niestety w roku 2018 wygląda słabo i warto o tym powiedzieć. Mówię, ratują ten wyświetlacz powiedzmy kolory, no ale rozdzielczość, no chciałoby się, żeby była jednak wyższa. Generalnie jest to powszechny fakt, że Apple robi sprzęty z dbałością o detale, no i wszystkie tutaj krawędzie są fajnie zaoblone. Przyjemnie się dotrzyma w dłoniach i czujemy, że naprawdę mamy tutaj produkt klasy premium. Rozdział drugi. Ekosystem. Urządzenia Apple'a dobrze współgrają ze sobą. Tak więc jeżeli mamy na przykład iPhone'a i mamy Maca, możemy liczyć na szereg usprawnień. No i tutaj na przykład takie usprawnienie, że hasła do zapisanych sieci Wi-Fi synchronizują się pomiędzy iPhone'em i Maciem.
Generalnie pierdołka, ale była to jedna z rzeczy, która mnie ucieszyła. Tak samo, gdy wysyłamy wiadomości z naszego iPhone'a, możemy je odczytywać, a także odpisywać na nie na Macu. To samo tyczy się połączeń głosowych. Gdy ktoś do nas dzwoni na telefonie, możemy je odebrać na Macu. Jest tutaj także wiele innych funkcji, tak jak na przykład handoff, gdzie możemy zacząć przykładowo pisać maila na telefonie. Następnie w dowolnym momencie możemy przejąć kontrolę nad tym na Macu. Funkcji jest wiele więcej, jak na przykład współdzielony schowek, czyli jeżeli skopiujemy coś na Macu, możemy to wkleić na iPhone'ie i odwrotnie. Takich usprawnień jest tutaj naprawdę sporo. I o ile niektórzy z Was mogliby teraz pomyśleć, że wow, to naprawdę są przydatne rzeczy, tak ja odpowiem na to, że nie do końca. Umówmy się, to całkiem fajnie brzmi na papierze i byłem bardzo ciekawy, jak to sprawuje się w codziennym użytkowaniu. I powiem Wam, że w sumie najprzydatniejszą rzeczą, którą z tych wszystkich wymieniłem, to było współdzielenie haseł do Wi-Fi. Serio, po prostu reszta tej funkcji jest, działa dobrze, bo działa, ale nie są to moim zdaniem takie rzeczy, które powinny przesądzić o kupnie takiego laptopa. Przynajmniej ja korzystałem z nich bardzo, bardzo rzadko. Być może to po prostu wynika ze stylu użytkowania, w jaki sposób ja użytkuję laptopa. W 2012 roku, kiedy miałem MacBooka z 2008 roku, takich usprawnień nie było. macOS Mojave. macOS Mojave jest do dupy. macOS Mojave jest najbardziej innowacyjnym systemem zaprojektowanym przez Apple. Nie, a tak serio. Po prostu ten system... W sumie ten system zadecydował o tym, że tak długo zbierałem się do nagrania tej recenzji, ponieważ on spieprzył ten laptop. Po prostu. Przynajmniej jego pierwsza wersja, o czym za chwileczkę powiem. Po prostu wersja jakby day one, która weszła, tego macOS Mojave bez żadnych patchy, po prostu była fatalna. I po kilku dniach użytkowania Mojave w jego pierwszej wersji zastanawiałem się, jaki debil to tak zaprojektował. No po prostu nie wiem, ja nie wiem, czy oni w Apple wąchali klej, czy o co chodzi, ale po prostu ten system fatalnie działał. Nie dość, że zmulił ten laptop, nieproporcjonalnie go zmulił, to jeszcze do tego okazało się, że a, VirtualBox nie działa, a akurat pech chciał, że potrzebowałem z niego skorzystać, bo miałem iść na szkolenie. Na całe szczęście po zainstalowaniu deweloperskiej wersji, jakiejś z najnowszego hiperbuildu i po pogrzebaniu w ustawieniach udało się uruchomić. Nie działa NTFS. Ogólnie dojdziemy i do tego. Maki działają w ten sposób z NTFS-em, że możemy zawartość dysku NTFS odczytać, jednak nie możemy nic na niego zapisać. Ot takie Apple. Jednakże istnieją rozwiązania takie jak NTFS 3G, Fuse for OS X, jest tego cała masa rozwiązań płatnych i darmowych. Jednakże okazało się, że przy wejściu macOS Mojave żadna z nich nie działa. Because of reasons. Nie mam pojęcia, co zmieniali w kernelu, czy o co chodzi, ale po prostu na ten moment żadna po prostu opcja nie chce działać i piszą o tym nawet ludzie na necie. Także no, troszeczkę się zdziwiłem, kiedy akurat potrzebowałem przegrać rzeczy z Maca na pendrive'a z NTFS-em. No, nie była to miła niespodzianka. Pomijając już oczywiście aspekty wydajnościowe, przestały działać aplikacje, takie jak na przykład Battle.net, które służy do pobierania gier od Blizzarda. Po prostu Battle.net przestał nagle aktualizować gry. Zainstaluję nowego Battle.neta, tak? Odinstalowałem wszystko, pobrałem. No i co? Okazało się, że Battle.net nie działa. Jej, super! Powiem Wam, byłem piekielnie sfrustrowany tym systemem i ktoś by mógł powiedzieć, że hej, no zawsze możesz zrobić sobie downgrade'a i wrócić do High Sierra. I jasne, oczywiście można się bawić downgrade'y, ale nie o to chodzi, tak? Wyobraźcie sobie osoby, które kupują nowego Maca i dostają takiego macOS Mojave i co one wtedy mają zrobić? Co mają, kupują sprzęt za dychę i mają sobie downgrade'ować system? Pomijając już oczywiście, że Apple jest raczej sprzętem, który ma być just works, czyli po prostu działać, no to troszeczkę kłóci się z tą ideą. Na całe szczęście.
Wczoraj wyszedł update do macOS-a 10.14.1 i wszystkie z tych problemów, o których wspominałem, zostały naprawione. I to zadziwiające, jak wiele można naprawić w 2 tygodnie. Czemu to nie zostało naprawione wcześniej? W każdym razie laptop odzyskał swój wigor, NTFS jakoś tam działa, Battle.net się zainstalował, na VirtualBox, no i tak już go wcześniej naprawiłem, więc spoko. Rozdział 4. Gry i aplikacje. Często zdarza się, że osoby, które tworzą filmy na YouTubie, często sięgają po Maci, nie bez powodu, ponieważ Maci uchodzą za takie, na których dobrze montuje się filmy. I muszę przyznać, że rzeczywiście jest to prawda, o ile korzystamy z Final Cut'a. Tak się akurat złożyło, że DaVinci Resolve chodzi na tym Macu fatalnie. Nie jest to miłe doświadczenie i nawet na playbacku wszystko potrafi się poważnie zacinać. Tak, na całe szczęście znajomy użyczył mi na parę dni swojego konta iCloud, gdzie mogłem sobie pobrać jego Final Cut'a. No i powiem wam, Final Cut robi niesamowitą robotę, ponieważ okazuje się, że po zmontowaniu paru filmów ten MacBook Pro z 2012 roku renderuje filmy niewiele wolniej niż mój 8-rdzeniowy, 16-wątkowy Ryzen. A ci z was, którzy nieco siedzą w temacie, wiedzą, że Ryzeny generalnie strasznie zapieprzają, jeżeli chodzi o render filmów. Dlatego nie wiem, jakiej magii Apple użyło w Final Cut'cie, ale powiem wam, że przy montażu filmów 1080p na tym MacBooku, może nie jest to przyjemność, bo czasami rzeczywiście, kiedy już mamy sporo na linii czasu, tutaj potrafi się przyciąć tu i tam. Jednakże jeżeli chodzi o stabilizowanie, grade'owanie i renderowanie filmów, naprawdę, powiem wam, byłem bardzo mocno zaskoczony, jak świetnie zoptymalizowany jest Final Cut. Natomiast, czy na Macu da się grać? No, oczywiście, że się da. Ja przepraszam was za ten żart, ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać. Tak, na Macu da się grać, jednakże no myślę, że osoby, które są zainteresowane tylko i wyłącznie graniem, raczej powinny omijać ten sprzęt, ponieważ nie jest to sprzęt dedykowany do grania. Jednakże, jeżeli jednak kupujecie tego laptopa w celach powiedzmy ogólnych i gdzieś tam poza tym chcecie sobie popykać w LoL'a czy w Counter-Strike'a, to tak, da się, gry działają ok, w moim odczuciu nieco gorzej niż na Windowsie, jednakże no działają i gry takie jak League of Legends, czy większość gier Blizzarda, a także całkiem spora część mojej biblioteki ze Steama wspiera macOS-a, no i działa na tym Macu, więc no generalnie szału nie ma, ale jeżeli ktoś bardzo by chciał, no to oczywiście da się w jakichś tam przerwach pomiędzy pracą na tym laptopie w coś pograć. Moi drodzy, jaki mój finalny werdykt? Jabłuszko. Co do tego sprzętu, nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, ale wydaje mi się, że go sprzedam, ponieważ... Bo myślałem, że macOS będzie dla mnie taką idealną kładką pomiędzy Windowsem a Linuxem, ponieważ macOS to Unix, więc pomyślałem, że jakoś tak pięknie mi to wszystko połączy w całość, gdzie będę miał dostęp do aplikacji, które pomogą mi na przykład tworzyć filmy, a także będę się mógł zająć swoją pracą programistyczną, czy również odpalaniem jakichś maszyn wirtualnych, konfigurowaniem serwera. No i powiem wam, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I o ile faktycznie w takich podstawowych zadaniach jak przeglądanie internetu radzi sobie ten laptop dobrze, no to generalnie laptop z Windowsem czy z Linuxem zrobi to tak samo dobrze. Wyjątek tutaj jest, tak jak już wcześniej mówiłem, Final Cut, który działa naprawdę fenomenalnie i rzeczywiście wyciska ostatnie soki z tego laptopa i to jest spoko opcja. Jednak, jak mam być szczery, to no nie jestem do końca zadowolony z tego laptopa. Na baterii trzyma około 6 godzin, czyli jak na taki stary laptop to całkiem spoko, ale jakoś tak, no nie wiem, coś mi w nim nie pasuje,
czy to może właśnie przez ten system, czy to może to, że jest troszeczkę ciężki. Ciężko mi osobiście stwierdzić. Prawdopodobnie go sprzedam i wrócę do mojego T400S, o ile uda mi się go poskładać do kupy i wgrać Liberboota, bo to nie jest proste. Dobrze, moi drodzy, powiedzcie mi, co sądzicie na temat takiego MacBooka. Czy chcielibyście takiego kupić, czy jednak wolicie jakiegoś ThinkPada? Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS!